na śmierć Mackiego. Odległość numeru telefonu lub kilkuset kilometrów koleją, samochodem czy w samolocie nie stanowiły nigdy dla nas wielkiej przeszkody. Spotkanie było zawsze możliwe, zarówno to niespodziewane, jak i to zaplanowane co do minuty. Teraz jest to niewykonalne. Śmierć pokazała swoje oblicze. Egzekwuje zagwarantowane prawa, nie zwraca uwagi na przyjaźń, miłość, przywiązanie. Jest po swojemu dyskretna, subtelna i delikatna. Pozwala mi nie wierzyć do końca w Twoje odejście. Wiem, że umarłeś, ale to dociera do mnie z niejakim opóźnieniem. Spoglądam na telefon, kluczyki od samochodu, zdjęcie i trzymam cię uparcie na naszym świecie. A ty pewnie chcesz już odpocząć po wszystkim, co zaszło. Spoczywaj, Meki, w spokoju. Niedługo zakwitną czereśnie.